Zadanie czwarte. Dane są dwie urny z kulami. W każdej z urn jest 7 kul. W pierwszej urnie są jedna kula biała i 6 czarnych. Czekajcie, będę to wypisać. Urna pierwsza, jedna kula biała i 6 czarnych. Co mamy dalej? W drugiej urnie są 4 białe i urna numer 2. Mamy 4 białe i 3 czarne, czyli wszędzie jest po 7 kul, 7 kul, tak jak powiedzieli. I tak, rzucamy jeden raz symetryczną monetą. Jeśli wypadnie reszka, to losujemy kulę z pierwszej urny, w przeciwnym wypadku jedną kulę z drugiej urny. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosujemy kulę białą, w tym doświadczeniu jest równe. No to tak, stoimy sobie tutaj. Bierzemy monetę i rzucamy. Pyk, pyk. Może wypaść orzeł albo reszka. Jakie mamy prawdopodobieństwo? Jedna, druga, jedna, druga. I tak, jak wypada reszka? Poczekajcie, zrobimy to tu. Więc tak, tu będzie reszka, tu będzie orzeł. Bo mamy, jeśli wypadnie reszka, to losujemy z pierwszej urny. Jeśli orzeł, to losujemy z drugiej. I tak. Jak losujemy z urny pierwszej, to mamy co do wylosowania, albo białą, albo czarną. Tutaj mamy tak samo białą albo czarną. Więc piszemy prawdopodobieństwa tego. Zawsze w mianowniku piszemy tyle, ile mamy kul, a na górze konkretną wartość. 4 i mamy tu 3. Dobra. I teraz tak, co oni w zadaniu chcą? Polegające na tym, że wylosujemy kulę białą w tym doświadczeniu. No to jakie mamy drogi? Jak wypadła mi reszka, to później chcę, żeby mi wypadła kula biała. Czyli taką mam drogę. Albo mam drugą drogę. Tu wypadnie mi orzeł, to musimy wypaść biała kula. Więc prawdopodobieństwo tego, że mi ta kula biała wypadnie, to jest tak. Jedna druga z naszej reszki razy 1/7 plus 1/2 razy 3. 4/7 miało być, bo przecież białą, to się równa. 1/14 plus 4/14 równa się 5/14. Czyli to mamy odpowiedź A. Zapraszam na kolejne zadanie.